Przede wszystkim, znowu PON 7, dalsza część Factorio, osiągnięcie leniwy skurczybyk. Dobra, w poprzednim odcinku odkryłem, że mamy niedobory mocy. Trzeba coś z tym zrobić. Potrzebujemy tak, tego również potrzebujemy. Potrzebujemy silników parowych. Tego potrzebujemy rury kół zębatych. Dobra, ty zaczniesz mi produkować rury. Tak, tylko muszę mieć z czego. Okej. Tutaj zgarnę zapas. Będę musiał tam zbudować szybki chyba podajnik. Ale dobra, to za chwilę. Ty produkuj rury. Produkuj to. No i dobra. Potrzebujemy ile? Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli 16 plus 1, 17 silników parowych. Okej. Że ty też produkuj rury. No i dobra. A się pozajmuję innymi rzeczami. Tak, dużo rur potrzebujemy do tego. A to jest 10. Okej, więcej rur. Siedemnaście, dobra. To idziemy. Coś jeszcze będę potrzebował? Dobra, mam słupy. Podajniki też tam już są ustawione. Okej, dobra, to powinno być tyle. No to do dzieła. Ewentualnie może. Nie, myślę, że trzy kopacze powinny na razie wystarczyć. Nigdy mi się nie spotkało, żeby jej produkcja z silników parowych wymagała jakiejś dużej ilości węgla. Okej. Ciach, ciach. Tak, można by też stawiać je tutaj w takiej odległości. Wtedy można by tutaj zmieścić słup zamiast tego jak ja robię, bardziej wzdłuż, ale dobra. Nie ma większej różnicy. Prędkość badań. Wiecie co, pasek na narzędzia na pewno się przyda. Tak, wezmę to. Miejsce w ekwipunku zawsze się przyda. Czy to nie jest tyle powiększenie ekwipunku, co daje nam dodatkowy pasek skrótów. Okej, coś źle wyliczyłem. A nie, dobra, zrobił się jeden więcej niż planowałem. Okej, dobra. Było tak. Źle. Gdzie ty wylądowałeś? Stopiły się z resztą rzeczy. Te silniki parowe. Okej. Ciach, ciach. No i ładnie. A teraz produkcja. Jeszcze nadal nie wystarcza. Okej, dobra, bo jeszcze nie mam wystarczająco pary wodnej. Tak? Czy jakieś chwila aktualna wydajność? A nie, okej, dobra. Źle przeczytałem. Mamy duży zapas produkcji, wygląda na to. Okej, dobra. Dobra, to. Dobra, na pewno nie zaszkodzi nadmiar energii. Będziemy mieli spokój na pewien czas. Okej, poczekajcie. Nie włączyłem timera. Okej, dobra.
Dobra, to wracając do tego, co planowałem. Chyba nawet już teraz mógłbym wydłużyć tą produkcję, ponieważ... Albo nie, wiecie co, powinienem zbudować laboratoriów. Dokładnie tak powinienem zrobić. Wow, laboratorium potrzebuje taśmociągu? Serio? Nie wiedziałem. Ja zdecydowanie mamy nadprodukcję pakietów do konsumpcji, a badania idą nam bardzo wolno. Dobra. Przy okazji zbuduję, przygotuję już ten, tak będziemy robić taki prostokąt z tych laboratoriów. Te pierwsze będą pobierać z pasa i będą podawać laboratorium dalej z tyłu. Jest całkowicie legitne ustawienie. I w dodatku całkiem skuteczne. Dobra. A jeszcze jedno laboratorium. Trybików ci zabrakło. Dobra, no to masz więcej trybików. Dzięki. I ciach. Dobra. Tutaj do... jesteśmy atakowani. Okej. Okay. Dobra, pierwsze starcie z obcymi. Gdzie oni są? Nie widzę ich. Okej, tam poszli. Cofnij to. Rzucił się na biedny pas transmisyjny. Dobra. Zanieczyszczenie, tak. Stali tutaj przygarnięci przez zanieczyszczenie. Dobra. To otwiera nową epokę w naszej grze. Mianowicie epokę uzbrajania się. Musimy zacząć produkować działka maszynowe. Wymagają mnóstwo zasobów. Mnóstwo trybików. Dobra. Potrzebujemy również amunicji. Lekki pancerz może również się przydać. Okej. Okay. Magazynek amunicji. Dobra. Wezmę te dwa na razie. I postawię tam na dole. Niedługo będziemy musieli się tam wybrać i się zająć tamtymi obcymi. Aż tak. Obcy działają tak, że kiedy znajdują się w zasięgu zanieczyszczenia, to się denerwują. Potem biegną w kierunku tego, co powoduje to zanieczyszczenie i to rozwalają. Więc tak długo, jak mamy obcych w zasięgu naszego zanieczyszczenia, a już troszkę zanieczyszczenia produkujemy, to oni będą na nas biec i będą próbowali nas zniszczyć. Ale dobra. Przydałoby nam się również SMG. Karabin półautomatyczny. No, możemy sobie nawet to zrobić. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Aż ten standardowy pistolet, który ma, zaczynamy na początku gry, nie jest najlepszy. Więc skoro już mamy erę do zbrojenia, to warto zatroszczyć się o coś lepszego. No i dobra. Kończymy laboratoria. Pewno mam teraz zdecydowanie za dużo, niż potrzebuję, ale spoko. Nie zaszkodzi. Dobra, wiecie co? Zróbmy to tak. Tak. Żeby nie bolało oczu.
Dobra. I jeszcze prąd. Prąd, jesteś postawiony. Tak. No i dobra. To powinno wyczyścić, mam nadzieję. Dobra, tutaj jeszcze ustawmy, żeby było ładnie. Tak. Powinno wyczyścić naszą linię z pakietami. Okej, tutaj w swoim kierunku ustawiłem. No jak widzicie, pakiet ląduje do pierwszego, potem jest przekazywany dalej. I tak aż dotrze do końca linii. Więc spoko. A, to działa i... Tak, i nasze badania dużo szybciej ruszyły. Teraz. Okej, dobra. To nasza linia produkcyjna rzeczy typowych. Zróbmy sobie troszkę odstępu. Pasek na narzędzia. Co teraz chcemy? Silniki? Meh. Przetwórstwo ropy naftowej. Tak, to on blokuje dużo rzeczy. Kiwon, rafinerie ropy, zakłady chemiczne, refaktoryzacja ropy. Dużo ciekawych rzeczy. A właściwie, co nam odblokowuje? Niebieski pakiet naukowy, zaawansowana elektronika. Do tego potrzebujemy przetwórstwo ropy naftowej oraz wytwórstwo plastiku, więc jedziemy w tym kierunku. Dobra. Najpierw chcemy sobie produkować fabryki. Do fabryk potrzebujemy dużo żelaza, dużo żelaznych kółek oraz automatów montażowych 1. Okay, do automatów montażowych również potrzebujemy żelaznych kółek zębatych oraz że dużo, dobra. Myślę, że zrobimy tak. Będą produkowane kółka zębate. Tak, tutaj będą produkowane automaty montażowe 1, tutaj automaty montażowe 2. Tak. Dobra, trochę będzie to ciasno. Przenieśmy. Dobra. Dobra, też będzie za ciasno. Lepiej zostawić więcej miejsca niż mniej. Wierzcie mi, wierzcie mi. Dobra, z powrotem. Automat montażowy 1, automat montażowy 2. Gdzie leciało żelazo? Tutaj będą leciały układy elektro... układy zielone. Dobra. Tutaj potrzebujemy wyjścia. Potrzebujemy pod ziemią. Okej. Rzućmy sobie od razu dalej szynę. Dobra. No i spoko. Dobra, to puśćmy również szynę z żelazem. Przetwórstwo ropy zrobioną. Teraz zaawansowane przetwórstwo od razu możemy? Wow, a nie, to wymaga niebieskich pakietów, więc dobra. Dobra, pomyliłem się. Że zrobimy szybkość badań. Na plus 20 do prędkości badań. Nie zaszkodzi.
Okej. Potrzebujemy również puścić tutaj. Dobra. To zrobimy. Dobra. Co w sumie to nie potrzebujemy na razie na to drugiej linii. Możemy to na razie jedną linię upuścić. W ten sposób. Zobaczę, czy nadąży z żelazem. Bo generalnie będziemy produkować dużo trybików, a to oznacza duże zużycie żelaza. Ale zobaczymy. Najwyżej puścimy każdy z nich osobno. Dobra, tak. Tak. Dobra. Jeszcze elektryczność. No i powiedzmy tutaj. No i dobra. Teraz jeszcze to sobie wyładujemy do skrzynki. Tu sobie powiedzmy ograniczymy. I jeszcze prąd tutaj. O, albo tak, żeby było ładniej. No tak. Potrzebujemy szybkie podajniki. Z czego możemy robić szybkie? U, ty dziadzie. Nie ma takiego psucia. Właśnie, skoro robimy coś takiego, możemy również zestawy naprawcze robić. Nie no, wiecie co? Chyba jednak puszczę to osobnymi liniami. A żelaza będziemy potrzebowali tutaj dużo. Dobra. Tak, w takim razie mogę sobie również zrobić pakiety naprawcze. Jak dużo te pakiety naprawcze potrzebują? Dużo kółek żelaznych potrzebują, nawet więcej niż będę mógł w stanie dostarczyć. Ale dobra, z jednej fabryki. Nie będzie problemu. Ponieważ nie potrzebujemy tutaj, żeby produkcja szła non-stop. Okej. Koniec rzeczy, dobra. To zobaczmy. Tak, po pierwsze potrzebuję tego. Drugie potrzebuję tego. Trzecie to również mi się kończy. Słupy. Okej, fajnie, patrzcie jak nam poschodziły pakiety naukowe. Dobra, to puszczę. Tak, mamy nadmiar zielonych, ponieważ czerwone produkujemy w zwykłych fabrykach. Okej, dobra, wiesz co, ty zacznij produkcją. Ty również potrzebujesz tego. Zacznijmy przekształcać produkcję czerwonych w automaty montażowe 2. Oczywiście możemy to łatwo zrobić w ten sposób. To powinno zaradzić na razie tej nierówności. No i dobra. Potrzebuję również czerwonych podajników. Więc tak. Ciach, ciach. O, nie potrzebujesz tego, dobra, spoko.
Dobra. O, przy okazji mamy tak, już mamy dwa paski na narzędzi, co to się przyda. Tutaj będzie produkcja torybików, tutaj będzie produkcja stawów naprawczych. No i dobra. Może tak zrobimy. Okej. I prąd. Dobra, potrzebuję również szybkich podajników. Dobra, to powinno wystarczyć. Para szybkie podajniki. Układ procesorowy oraz zwykłe podajniki. Ponieważ tak, produkcja trybików jest duża. A, okej, dobra. Nawet nie zauważyłem, kiedy tutaj coś skiepściłem. Tak, tak powinno iść. Ciekawe, jak długo to nie działało. Mówię, przez dłuższy czas nie szła produkcja czerwonych, dlatego tego nie zauważyłem, ale dobra. Okej. Stawmy tutaj z powrotem działka. I tak, połowa amunicji dla ciebie. Połowa dla ciebie. Tak, to również trzeba zaraz będzie zautomatyzować. Okej, dobra. Widzimy dwa już siedliska obcych. To na pewno jest wkurzone. To zaraz będzie wkurzone, ponieważ zaraz będzie tam również zanieczyszczenie dopływało. Okej. To możemy sobie ograniczyć. Stawy naprawcze. Tak, będą nam potrzebne do naprawienia rzeczy, które zostały zepsute przez różne złe stworzenia bądź inne zjawiska pogodowe. No i dobra, to teraz potrzebuję produkcji amunicji. Tego potrzebujemy tylko żelaznych płytek. Okej, dobra, ale niedługo będziemy chcieli produkować lepszą amunicję. Tak, będziemy chcieli produkować magazynek amunicji karabinowej. Do tego potrzebujemy już stalowej płytki oraz miedzianej płytki. Więc. A właśnie, tutaj miała iść stal, a nie zielone układy. Okej, dobra, trudno. Stal będzie szła trzecim torem. Chociaż nie. Tak, tutaj się będzie krzyżować. To nie. Przerobimy to. Róbmy tak, żeby było dobrze. Dobra, wytwórstwo plastiku. Plastik wytwarza się z gazolu oraz węgla. Chociaż gazol pewnie wam jeszcze niewiele mówi. Nie tłumaczyłem jeszcze produkcji ropy, ale spoko. Gdzie my tego potrzebowali, to wytłumaczę. No i dobra. Rozmontujmy to. Tak, wiem, że wymaga kwas siarkowy. Dzięki, gro. Dobra. Tutaj trzeba będzie zrobić podziemne. Tak, już niedługo będziemy musieli zrobić produkcję stali, więc już niedługo będzie ona tędy leciała. Więc zróbmy już od razu tak, żeby było dobrze. Okej. Tutaj trzeba będzie zrobić tak. Tutaj znowu będzie trzeba zrobić dwa podziemne. Mogą zrobić większe odstępy między pasami, ale dobra. Oj, znowu podziemnych taśmociągów mi brakuje. No, ktoż by pomyślał.
Nie mogę się doczekać sieci logistycznej. Może w sumie możemy się nad tym skupić w następnej kolejności na zbudowaniu sieci logistycznej jak najprędzej. O, miałoby sens. Podziemne. Czy produkowałem szybkie? Tak, produkowałem szybkie. Czego ci brakuje więcej? Zwykłych podajników. Powinniśmy mieć nadmiar, bo stoi nam produkcja zielonych. To zbuduj mi jeszcze więcej. Dobra. Przestawmy sobie tutaj trochę. Dobra. Gdzie ja wstawiłem szybkie tutaj? Ładuj tutaj. Dobra. Jak widzicie, szybki jest dużo szybszy od zwykłego podajnika. Jak sama nazwa mówi. Powinien nam już wystarczająco szybko zapełniać tą skrzynkę. Okej, dobra. A dopóki tego nie zrobi, bierzemy tutaj zapas. Ty trzymaj. I to poblokujemy. Dobra. Czekam, żeby trochę się zrobiło. No i dobra. Tutaj mają lecieć odgałęzienia. Tak i tak. W sumie tak, nieważne co zrobimy. Tak, któraś linia będzie się musiała zagłębiać pod ziemię. Dobra. Okej, dobra. Tutaj jest jeszcze linia nasza trzecia żelazna. Okej. I tutaj podziemne. No i dobra. Tak, z tym też trzeba będzie niedługo sobie poradzić. Tutaj nam przystopowała produkcja, ponieważ brak żelaza. Tak. Potrzebuję więcej żelaza. Ktoś by pomyślał. Dobra. Trzeba będzie tworzyć drugą bądź nawet trzecią linię przetapiania. Trzeba będzie troszkę poszerzyć ten pas kopania. Dobra, co chcemy teraz zrobić? Zbrojnie 2? W sumie czemu by nie? On blokuje wojskowe pakiety naukowe. Na szczęście przez jakiś czas jeszcze nie będziemy ich potrzebowali. Ale dobra. I szczęście mamy jeszcze na północy całkiem spore rudy żelaza. Więc nie będziemy musieli daleko sięgać po kolejne złoboże. Okej, to było szybkie. Dobra, żeby zrobić sobie zaawansowane przetwarzanie materiałów, to nam da stalowy piec, co będzie fajnie. Aż stalowy piec wytwarza dwa razy szybciej, przetapia dwa razy szybciej rzeczy niż kamienny piec. Ale dobra, co chcemy dalej? Tego nie jesteśmy jeszcze w stanie. Sieć sterownicza też nam nie będzie potrzebne. Czego potrzebujemy do dronów? Potrzebujemy baterii, potrzebujemy silników elektrycznych, robotyki, lotnictwa, robotyka logistyczna, to już nam odblokowuje roboport, ale do tego będziemy potrzebować zaawansowanych układów elektronicznych, które z kolei wymagają plastiku do produkcji. Więc dopóki nie rozpoczniemy robić ropy, to z tym sobie nie poradzimy. A do produkcji ropy potrzebujemy również stali. A do tego potrzebujemy zwiększonej produkcji żelaza. Już teraz nam nie wystarczamy.
Okej, dobra, czy mam wydajność wydobycia? Okej, potrzebujemy zaawansowanej elektroniki, to może zróbmy to. Dobra. Żelazo na chwilę obecną, rudy żelaza na chwilę obecną starcza. Więc na razie nie muszę się kłopotać z tym dostawianiem. A właśnie, do wiertnicy potrzebuję wszystkich tych rzeczy. Myślę, że również otworzę sobie tutaj produkcję wiertnicy. Okej. Całkiem spory zapas. Dobra. Kolejne dwie fabryki. Tak, ty znowu będziesz produkować trybiki. Będziesz produkować wiertnicę. Dużo rzeczy z tych dwóch pasów można naprodukować. Bardzo fajnie. Prawda, teraz będzie chronicznie tam brakowało surowców. Ale dobra. Generalnie w całej fabryce brakuje żelaza, więc jest tylko pośredni problem. Okej, teraz mi brakuje skrzynki. A tutaj już zacznij produkcję. Nie zaczniesz produkcji, bo ci brakuje rzeczy. Dobra, no to potrzebujemy więcej piecy. Znowu. Pora. Kamienny piec. Kamienny piec, dobra. Trzymaj. Kamienny piec, trzymaj. Okej. Przydałoby się też trochę skrzyń. Czy mam jeszcze drewno jakieś? Jeszcze trochę kłód do przetworzenia. Drewniana skrzynia. W sumie nie potrzebuję robić drewnianych skrzyń, mogę żelazne skrzynie robić. Na razie mam żelaza więcej. Dobra. Okej. Potrzebuję tutaj parę pierdółek wsadzić, na przykład surową rybę. Dobra, żelazo. Idziemy po kamień, na kamienne piece. Będę potrzebował co najmniej dwie takie linie produkcyjne. Jeszcze. Fiu, fiu, a jak tam z miedzią? Miedzi jest spoko. Tak, w patchu 15 generalnie zwiększyło się sporo zapotrzebowanie na żelazo. Więc jak w moim innym save'ie, moja fabryka, kiedy produkowała żelazo, to wystarczało mi to, żeby przejść grę. To po przejściu na patch 15, żeby podobne rzeczy robić, to wymagało ode mnie to mniej więcej podwojenia produkcji żelaza, żeby fabryka dalej sprawnie mogła operować. Okej, dobra. Więcej produkuj. No i dobra. Myślę, że otworzę na razie sobie taką linię. Podwoję produkcję żelaza. Dobra. Źle. Musi być jeszcze jeden. Jedno miejsce na podajniki. Chcemy, żeby każda linia miała własne pasmo zasilające. No i dobra. Zróbmy sobie może wydajność wydobycia. To nam zwiększy produkcyjność wiertnic górniczych. Co prawda tylko 2%. Znaczy, że będą wydobywać więcej niż jest w złożu.
Więc tak, to jest oszczędne. Oszczędzamy złoże. Okej, tak będzie zrobione. Tu będą podajniki. Gdzie to? Będzie kolejny podajnik. Będzie znowu pas. Gdzie kolejny podajnik. Będzie druga linia. To będzie zapodawanie. Tutaj kolejny podajnik, dobra. Idziemy. Okay, czy coś jest nierówno? Tak, jest nierówno. Dobra, więc to znaczy, że trzeba wszystko skasować i zrobić na nowo, bo jest nierówno. Dobra. Pasjonujące. Zaczniemy już produkcję stali, to troszkę będzie też lepiej wyglądać. Ponieważ będziemy mogli sobie zbudować stalowy kilof. Czy topór. A on dużo szybciej zdejmuje przedmioty. Okej, dobra. Czy to mi wystarczy na razie? Jakby co, to będę mógł jeszcze tutaj się rozszerzyć najwyżej. Bo planuję, że obok już sobie zacznę wytapianie stali. Chociaż mogę sobie zostawić jeszcze miejsce. Na jeszcze jedną taką linię i dopiero tutaj rozpocząć wytapianie stali. Więc pewnie tak zrobię. Miedź zawsze możemy w tym kierunku wysuwać, więc nie powinno być problemu z tym. Trzeba planować rzeczy na przyszłość. Zanim przyszłość zaplanuje się za siebie. Okej, dobra, w tym odcinku będziemy poszerzać produkcję żelaza. Zaczniemy produkcję stali. Myślę, że zajmiemy się również tymi obcymi. Ponieważ są pewnie troszkę irytujący. I powoli zaczniemy się tak do produkcji. A czekajcie, ślepy jestem. Tak, będziemy się przykładać do produkcji oleju. Na szczęście mamy ropy. Na szczęście mamy dwa całkiem spoko złoża. To jest, powiem wam, duże złoże ropy. To jest również spoko złoże ropy blisko, więc. Więc z ropą nie będziemy mieli problemów w grze. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!